Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Studnia Siły Świętego w Podkowie Leśnej i zapraszam serdecznie na studium biblijne pod tytułem Chrystus naszym kapłanem. Ja nazywam się Łukasz Romanowski, a dzisiaj w studium wezmą ze mną udział Julian, Zbyszek i Krzysztof. Zanim rozpoczniemy nasze studium, zgodnie z naszym obyczajem, przed otwarciem Słowa Bożego będziemy chcieli się modlić. Łaskawy, dobry nasz Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, abyś Ty rozjaśnił nasze umysły, abyś wlał nam do naszych umysłów, Panie, prawdę, abyśmy mogli właściwie przekazać. Zapraszamy teraz tutaj Ducha Świętego na to miejsce. Niech On nas prowadzi w Twojej prawdzie, Panie Jezu. Przez święty imię dziękujemy Ci. Amen. A zatem Chrystus naszym kapłanem. Temat bardzo ciekawy. Tym bardziej, że w zeszłym tygodniu studiowaliśmy temat ofiary, a dzisiaj niejako mamy kontynuację. Niemniej ciekawy temat i myślę, że też bardzo inspirujący. W kontekście świątyni oczywiście zarówno ofiara jako taka, kapłaństwo jako takie pełnią niezwykle ważną rolę i w pewnym sensie powinniśmy uznać, że świątynia czy bez ofiary, czy bez kapłaństwa nie pełni swojej funkcji, jest tylko jak taki muzealny rekwizyt. Natomiast nie wszyscy zawsze zgadzają się z pojęciem kapłaństwa Chrystusowego. Jest to rzecz, która czasami powoduje dyskusję. Tymczasem wydaje się, że tak jak będziemy dzisiaj studiować, Pismo Święte stara się wskazać, że Chrystus tym kapłanem rzeczywiście jest. No, jeżeli ziemska świątynia miała jakiś konkretny cel, a wiemy, że miała, bo to już też studiowaliśmy, to też ich świątynia w niebie, o której jest napisane, że istnieje i że ta ziemska była tylko jej modelem, oparta jakby na wzorze, który ukazano Mojżeszowi, to też i ta świątynia w niebie powinna pełnić jakiś konkretny cel. Ziemska wykonywała konkretną służbę, było wszystko dokładnie opisane, a też i ta w niebie, wydaje się, więc jak najbardziej kwestia i ofiary, i kapłaństwa powinna być rzeczą bardzo istotną. W pewnym sensie, myślę, moglibyśmy też powiedzieć o pewnych fazach zbawienia, które prowadzi dla nas Chrystus. No, wpierw jest to faza Jego obecności, nauczania, potem mamy Jego ofiarę, a potem mamy tą fazę kapłańską. Jak wiecie, gdybyśmy wzięli przykład świątyni starotestamentalnej, to też i ta faza kapłańska dzieli się na dwie części. Kapłani niegdyś wchodzili właściwie na co dzień do miejsca świętego z krwią, natomiast raz do roku wchodzili do miejsca najświętszego, żeby dokonać oczyszczenia świątyni, przebaczenia wszystkich grzechów i jakby rozpoczęcia nowego roku. Chrystus nasz najwyższy kapłan. Kapłaństwo nieodłącznie łączy się ze służbą, do jakiej został na początku powołany Aaron. Wiąże się ze służbą, która się odbywała przy świątyni. I wiadomo, że Żydzi generalnie utożsamiali kapłaństwo właśnie z tą służbą. Ale kiedy apostoł Paweł mówi o Chrystusie, kiedy opisuje Jego służbę, kiedy wskazuje na to, co On miał zrobić, odnosi się nie tylko do służby Arona kapłańskiej, ale wskazuje też na nieco inny przykład. Jeżeli pozwolicie, poczytajmy może dwa teksty biblijne, które mogą nam naświetlić nieco ten problem. Księga Rodzaju, 14 rozdział, wiersz 18 po 20. Jakbym mógł prosić kogoś o.
Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I drugi tekst, list do Hebrajczyków, 7 rozdział i tam od wiersza 1 po 3. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, wiersz 1-3. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, błogosławił. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu. To jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. W tym miejscu apostoł Paweł czyni odniesienia do tej postaci Melchizedeka. Jest napisane w Księdze Rodzaju, że jest to ktoś, z kim spotkał się Abraham. Ktoś, komu Abraham złożył ofiarę. Był to kapłan najwyższy. Chciałem się was spytać, dlaczego apostoł Paweł czyni właśnie takie porównanie i na co chciał wskazać? Może inaczej, kim był Melchizedek? I dlaczego stanowił taką inspirację dla apostoła Pawła, by pokazać, jaką służbę miał pełnić Jezus Chrystus? Dokładnie nie wiemy, kim był ten Melchizedek. Za mało Pismo Święte nam o nim mówi. Tak się zastanawiałem, dlaczego, ale apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus został przyrównany do tego Melchizedeka i jego służba, więc być może też mało o nim powiedziano, czy wszystkiego nie wiemy, tak jak o Jezusie nie możemy wszystkiego wiedzieć we wszystkich szczegółach. Ale był to ktoś większy od Abrahama, że Abraham złożył, czy Abraham wtedy jeszcze złożył mu dziesięcinę oddał. I Melchizedek błogosławi Abrahama. No a Abraham dla Izraelitów był kimś najwyższym, kogo można sobie wyobrazić, protoplasta narodu. Swego rodzaju też kapłan, bo przecież był takim kapłanem dla rodziny swojej. A jednak ten Melchizedek był kimś wyższym. I zapewne tutaj chcę pokazać apostoł Paweł różnicę i wykazać, że ten Melchizedek był kimś wyższym, niżeli nawet później Aaron, tak, czy cała jego służba i służba innych kapłanów. Dlatego tak ważne jest o tym, później wspomina też psalmista o tym, że oprócz systemu aaronowego był inny jeszcze, tak, system kapłaństwa, czyli kapłaństwa melchizedekowego. Tak. W 110 psalmie jest to bardzo wyraźnie rzeczywiście napisane o tym lepszym, innym kapłaństwie. No, ale z tych rzeczy, które możemy wiedzieć o Melchizedeku, bo nawet sama jego imię też coś tam mówi. I apostoł Paweł też tam udziela informacji. Czego się o nim dowiadujemy? I co rzeczywiście go też predestynuje właśnie do tego podobieństwa wobec Chrystusa? Jest na przykład napisane, że to jest król Salemu. Salem oznacza pokój, tak? Albo na przykład, że jest to król sprawiedliwości. No a co z rodowodem? No jest to trudne zagadnienie, bo ani początku, ani końca, pozostaje kapłanem na wieki. Zapewne tamten Melchizedek miał jakiś początek i koniec jako człowiek, jeśli był królem konkretnie takiego miasta Salem. Ale chodzi tutaj zapewne o to, że nic nam nie zostało przekazane, żadnej informacji o początku jego, o końcu,
o końcu jego kapłaństwa i dlatego to jest dobra taka analogia do Chrystusa. Jezus w ogóle nie miał początku ani końca. I dlatego też Paweł wykazuje, że lepszy jest ten system Melchizedeka, lepiej oddaje służbę Jezusa jako kapłana, nieżeli kapłaństwo Aaronowe. To wyjaśnienie, które teraz widzieliśmy, może będzie lepiej zrozumiane, kiedy uświadomimy sobie, że przez ponad 1000 lat, nawet więcej, od czasów Mojżesza, w Izraelu był ten jeden system, w którym wszystko się koncentrowało na ziemskiej świątyni. Oni już byli do tego tak przyzwyczajeni, to było jakby cząstką jakby przebiegu żywota tego religijnego. I w pewnym momencie jakby tłumaczyć, że nagle okazuje się, że jest ktoś, kto zajmie miejsce i w tym momencie jest świątynia w niebie, o której oni wiedzieli, ale nie wiedzieli co dalej, ale jak rozwiązać ten problem. I tutaj jakby widzę Bożą opatrzność, która raz, że pojawia się nie wiadomo skąd postać Melchizedeka, pojawia się to proroctwo z psalmu 110, który w pewnym momencie mówi, dokładnie tam jest powiedziane, siądź po prawicy mojej, to jest wiadomo, że to jest proroctwo mesjanistyczne, ale tam padają słowa, tyś kapłanem według porządku na wieki, według porządku Melchizedeka, na które się powołuje tutaj Paweł. I też nie wiadomo dlaczego, co skłoniło Dawida, że on powrócił do Melchizedeka, o którym tylko gdzieś tam wzmianka była. I tutaj widzę jakby ingerencję Bożą, jakby przygotowującą Izraelitów, czy w ogóle ludzi, na zrozumienie, że była i funkcjonowała, choć nieznana była, inna forma. Podobnie tak jak oni wiedzieli, że jest świątynia, ale tak naprawdę świątynia w niebie. Była to jakby takie możliwość wejścia i wyjaśnienie, że służba, którą rozpocznie Chrystus, nie jest taka nie wiadomo skąd, ale ona ma swoje uzasadnienie i znajduje oparcie w Słowie Bożym. I to było wprowadzenie, że można było przyjąć Chrystusa w zastępstwie arcykapłanów pochodzenia od linii Aaronowej. Tak. Bo Chrystus nie był z tej linii. Tak jest. To, co jest rzeczywiście też wydaje się ważne, to jest też to, że Chrystus wprowadzał nieco inne kapłaństwo. Że On jakby wkraczał, mówiąc, nie wnosząc ofiary z zewnątrz, tylko On jakby sam się stawał ofiarą. A to, że przecież nie zgrzeszył, no to też wskazuje, że i on jako kapłan tej ofiary złożyć za siebie nie musiał, a jednak sam się tą ofiarą stawał. Jakby całkowicie zmieniając ten system. Jeśli chodzi o różnicę między kapłaństwem Aaronowym i Melchizedekowym, wydaje mi się, że tutaj jest bardzo jedna ważna różnica, mianowicie kapłani według systemu Aaronowego nie mogli być władcami, królami. Natomiast tutaj ten Melchizedek był i królem, i kapłanem. Jezus nie wywodził się z rodu Aaronowego, tylko z pokolenia Judy. Z pokolenia Judy wywodzili się władcy, królowie. I Jezus o tyle przewyższa ten system Aaronowy, że On jest i władcą, i kapłanem. To bardzo ważne, gdy myślimy o tej sferze naszych czasów, że Jezus Chrystus jest nie tylko kapłanem, byśmy powiedzieli może mniej znaczącym, bo ktoś jest władcą. Ale ważne jest, że On jest i władcą, i kapłanem. Jeśli coś postanawia jako kapłan, to jako władca może spełnić i tak dalej. On w istocie wypełnia jakby w sobie zarówno służbę Aaronową, jak i służbę Melchizedeka. Tym, co uczyni. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś stawia nas przed sądem. Ktoś mówi, teraz tutaj będziesz stał, a sąd będzie cię przesłuchiwał. I teraz sobie wyobraźcie tę sytuację, że stoicie sami przed sądem i sędzia nagle głośno mówi, czy jest na sali ktoś, kto może wnieść oskarżenie przeciwko temu człowiekowi. Ma coś przeciwko niemu. Jak się wtedy czuje człowiek? Straszne, prawda? Przeczytajmy w tym kontekście inny fragment listu do Rzymian, 8 rozdział.
8 rozdział listu do Rzymian i tam od wiersza 31 do 34. Może ja przeczytam. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nami darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Powiedz, jaki obraz sali sądowej, tej całej sytuacji, ten fragment i rolę Chrystusa, jaki obraz przedstawia? Właśnie, sąd kojarzy się nam zawsze z czymś ponurym, złym, nieprzyjemnym. Owładnia nas też strach przy tym. Ale tutaj mamy zupełnie inny obraz. Nie? Tu mamy obraz kogoś, kto usprawiedliwia. Kogoś, kto nie oskarża. Kogoś, kto na pewno chce pomóc. Więc jest to zupełnie inny sąd nad ten sąd ludzki, z którym mamy tutaj na tej ziemi do czynienia. To jest naprawdę piękne. Któż będzie mógł nas oskarżać? Właśnie. To jest piękne, są piękne słowa. Mając świadomość, że jesteśmy winni, grzeszni i tak dalej, ale mamy tekst. Któż może nas oskarżać? Któż będzie nas oskarżył? Przecież Chrystus umarł i ten wstawia się za nami. Jeśli Chrystus wstawia się za nami, no to kto nam może zaszkodzić? Że cudowna historia jest, która przedstawiona jest na kartach Pisma Świętego, gdzie arcykapłani przyprowadzają do Pana Jezusa mierzonnicę. I tam padają takie słowa na końcu już tej historii. Któż cię oskarży? I to, co mnie ujęło w tej historii, to właśnie to, że w doskonały sposób Pan Bóg, Jezus, łączy łaskę i prawo. Nie rozdziela jedno od drugiego. Mamy to zapisane w Ewangelii Jana już na początku. I gdy On znał grzechy tych właśnie ludzi, którzy przyprowadzili tą osobę i nawet im przekazał tą łaskę, bo mógł tych właśnie arcykapłanów w każdej chwili przebywania tam z nimi uwidocznić ich grzechy, takie same, jakie miała właśnie między nimi ta kobieta. A mimo zrobił to z łaski, prawda, nie? Nikt o tym nie wiedział. On pisał po piasku ich przewinienia i tak naprawdę tylko oni widzieli. Piękne jest, słuchajcie, to, że Paweł w tym miejscu się posługuje słownictwem mocno prawniczym. I mówi o warunkach sądowych, tak? Tam jest o usprawiedliwieniu, tam jest o oskarżeniu, tak? Ktoś, kto stoi za nami, czyli dosłownie stoi jakby w naszym miejscu, albo przy nas, obok nas, prawda? I rzeczywiście to jest ciekawe, że w pewnym sensie świątynia może być postrzegana jako obraz pewnego też sądu, jakby obrony. Chrystus w tym miejscu okazuje się tym, który jest przez swoje pośrednictwo jest obrońcą. Jeszcze ten tekst pokazuje, w czym tu zwracamy, znaczy to jest samo z siebie wynika, ale jeżeli się wstawia, to znaczy, że mamy winowajcę. Że w pewnym momencie nie zapominajmy, bo być może no, on taką miał służbę i to czynił. Nie, to tam późniejszy ten tekst jak gdyby sugeruje, że jeżeli się za kimś wstawiamy, to znaczy, że za kimś, kto jest winny. Za kimś, kto jakby zasługuje na pewnego rodzaju potępienie, a w pewnym momencie ojciec nie oskarża, oskarżają nam nasze grzechy, tak. Nasze winy, które czyniliśmy w życiu, ale w pewnym momencie jest ktoś, kto w pewnym momencie staje i mówi, co to znaczy się wstawić za kimś, prawda? Znaczy stanąć jakby w obronie, w zastępstwie. Ja nie chcę mówić, że chcę wytłumaczyć i usprawiedliwiać,
Ale kiedy wstawienie jest tutaj w Biblii przedstawione, to widzimy Pana Jezusa, jak za chwilę do tego wrócimy, kiedy powie, ale oni przyjęli moją krew, oni we mnie uwierzyli, oni się nie uchwycili i następny Chrystus nas odłączy od miłości Chrystusowej, uchwycili się mojej miłości, Twojej Ojcze, po prostu niech potępienie, które wskazuje ich prawo, będzie od nich odjęte. Niech będą sprawiedliwi. Pośrednik, tak? Niezwykłe słowo. Pierwszy list Jana 2, od 1 do 2, ten słynny fragment mówi o tym, że to jest ten nasz orędownik. Oddając to po polsku, to jest obrońca. Bóg, który nie jest pasywny, ale który staje dokładnie tam, gdzie jesteśmy my oskarżeni. Tak? Jest ten, który jest jakby stoi pomiędzy nami a sprawiedliwością. Ale a propos tego pośrednictwa, kim właściwie jest pośrednik? Tak, zupełnie po ludzku. Kto to tak naprawdę jest? Pośrednik to jest ktoś, kto stoi po środku między kimś a kimś. Tak. Ale myślę tutaj teraz o kapłaństwie w świątyni, jaka była w starożytnym Izraelu. Grzesznik mógł coś ze swojej strony zrobić. Zgrzeszył, mógł przyjść do świątyni, złożyć ręce na ofiarę i zarżnąć ją. Ale na tym nie był koniec. Potrzebny był kapłan i resztę czynił kapłan, czyli on pośredniczył. Samo określenie kapłan to jest pośrednik, więc on teraz wnosił krew do świątyni, a gdy był ten dzień sądny, to on też krew wnosił do miejsca najświętszego. Zwykły człowiek nie mógł tam wejść, on potrzebował pośrednika, to było pokazane w całym tym systemie. I dokąd się udawał ten najwyższy kapłan? Tam, gdzie była Arka Przymierza, gdzie się objawiała chwała Boża i tam on zanosił tę krew, która została złożona ofiara za grzeszników. Więc musimy sobie zdać sprawę, że pośrednik nam jest potrzebny, ale tak jak w Starym Testamencie był tylko jeden, który mógł tam wejść do tego miejsca najświętszego. Zwykli inni ludzie, nawet kapłani, oni tam mieli pewne funkcje, ale tak naprawdę to był tylko jeden pośrednik, który mógł udać się z krwią do miejsca najświętszego, gdzie był Bóg i pośredniczyć między człowiekiem grzesznym a Bogiem. Tak, jest nawet napisane, że jest to jakby nam potrzebne. I ten kapłan brał naszą krew, brał te nasze przewinienia, ale on musiał sam tam rzeczywiście wejść. Czyli jakby no, to się samo z siebie narzuca, że są potrzebne obydwie części tego procesu zbawiennego. I złożenie ofiary, i usługa kapłańska. Prawda? Jedno i drugie, bo jest potrzebny pośrednik, który wniesie te nasze winy tam, gdzie one mogą zostać w jakiś sposób przebaczone. My tam nie wejdziemy. Tak? Chrześcijaństwo w dużym stopniu rzeczywiście nie do końca widzi ten problem, ale wydaje się, że jest to rzeczywiście ważna rzecz, żeby to kapłaństwo Chrystusowe uznać. Można jeszcze powiedzieć to, co mówisz. Popatrz, bo nieraz można traktować, że ktoś dokonywał tego mechanicznie, no to taki tak. Ceremonią. W momencie, kiedy Chrystus brał jakby winę grzesznika już na siebie, ale w pewnym momencie niosąc te przewinienia, to w pewnym momencie jest tutaj mowa o tym, co nawet tutaj, że wstawiał się tam. To nie był tylko proces zaniesienia, przedstawienia, zanotowania, ale tam jest jakby walka o tego człowieka. To wstawianie się jakby o zmianę tego człowieka. Jakby przedstawiony jest tutaj, choć nie jest to tak bardzo rozwinięte, ale tutaj w tych fragmentach możemy doczytać się, że tam jest troska, walka, wstawianie się, pośredniczenie o to, żeby nie dotknęły go konsekwencje, a z drugiej strony, żeby ten człowiek zrozumiał, że to nie jest takie proste, że to nie tak prosto jest
usunąć grzech. I w, tym, w tych tekstach jakby to dostrzegamy, mm-hmm. jak nie wiem, czy zauważamy, to właśnie, że niby naprawdę odbywa się coś szczególnego. To nie jest tak, że no, spowiadałem się, powiedziałem Panu Bogu, nie, tam jakby jest dalsza część, która jakby olbrzymią rolę odgrywa Jezus Chrystus w walce o nasze życie. Tak jest. On jest tym, który się aktywnie za nami wstawia, tak? Słowo pośrednik, tak? Tutaj jest pierwszy list do Tymoteusza 2, od 4 do 6, tak mówię, że jest jeden pośrednik między Bogiem. Jest jakby kwestia tego, żebyśmy zrozumieli, na czym to pośrednictwo rzeczywiście polega. Że jedno to jest złożyć ofiarę, drugie to jest pośredniczyć pomiędzy nami, już jakby z tą ofiarą tam przed tronem. W liście do Hebrajczyków, 8 rozdział, 6 wiersz, czytamy natomiast takie słowa o Chrystusie. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. I tak jak się objawia to pośrednictwo w Starym Testamencie, z krwią kapłańską, tak i w Nowym Testamencie apostoł Paweł odważnie pisze, że Jezus Chrystus lepszymi środkami, w lepszej świątyni i z lepszymi konsekwencjami dokonuje dla nas przez pośrednictwo ratunku. Warto może to mocno podkreślić, że na krzyżu nie skończyła się służba Jezusa. Jezus tam oddał swoje życie jako ofiara, ale tak jak w ziemskiej służbie składano te baranki, baranek był zabijany, ale na tym nie było koniec. Dalej musiał wykonywać swoją służbę pewną w świątyni kapłan. Jeśli ten system był tylko symbolem czegoś prawdziwego, bo tu jest powiedziane, Jezus jest tym prawdziwym kapłanem, lepszym arcykapłanem, niżeli tamci, którzy żyli na ziemi. Więc Jezus dalej wykonuje swoją służbę i to jest bardzo ważne, że On jest tym pośrednikiem, jest kapłanem. Bo wielu nie rozumie tego, myślą, że Jezus już dokonał zbawienia na krzyżu i no teraz już tylko czekamy na to, że Jezus przyjdzie i zakończy tę historię zła. Nie, On nadal coś robi dla nas i to jest ważne, że mamy tego naszego pośrednika w niebie. No i dlatego powiedział, żeby się modlić w Jego imieniu, bo On jest tym, który zanosi nasze prośby do Ojca. I jak było wspomniane, że jest tylko ten jeden pośrednik, więc nikt inny tego nie może zrobić. Jest tylko ten kapłan i koniec, a ci, którzy nie są kapłanami, nie mogą tej funkcji spełnić. Jakże to jest pocieszające, że mamy w niebie Boga, o którym wiemy, co robi. Tak? Nie tylko, że siedzi na tronie, patrzy i czeka, ale który jest aktywnie zajęty orędowaniem za nas. Pan Bóg nam pokazał w jakiś sposób przez system świątyny w Starym Testamencie, jak to się odbywa, żeby nas uczyć. I jak głęboko w tym, że nie tylko po to, żeby Izraelici znali to, ale też, żebyśmy się i my mogli uczyć dzisiaj, bo też i przecież świadectwo Pisma Świętego w całości jest dla nas. Myślę, że słowo pośrednik to bardzo ogromny przywilej dla chrześcijan, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa. Myślę, że cały system ofiarniczy, którego ja na początku studium kart Pisma Świętego nie rozumiałem do końca, jaki był cel tych krwawych ofiar, czemu to miało służyć. Słowo Boże wyraźnie mówi, że za grzech jest śmierć, więc ktoś musiał umrzeć, żeby mógł ktoś żyć. Więc myślę, że warto byłoby też wspomnieć o tym, że wszystkie te przepisy, które zostały wprowadzone przez Boga, jeżeli chodzi o cały system ofiarniczy, i tak na końcu drogi zostały gdzieś zbezczeszczone, prawda, bo widzimy, co się stało, gdy się pojawił Chrystus, co się działo w świątyni, że było to mechaniczne kupowanie tylko i jak gdyby mechaniczne
zarzynania tych zwierząt, a głębia tego było po to, aby pobudzić serca ludzkie, jak okrutny jest grzech. Kiedy czytamy o Chrystusie, czytamy, że nie tylko był arcykapłanem według porządku Melchizedeka, ale mamy też to odniesienie do arcykapłaństwa według porządku aronowego. I ciekawe są te analogie, o których apostoł Paweł wspomina. Myślę, że możemy popatrzeć na kilka tekstów, które rzucają nieco światło na to, jak wiązał apostoł Paweł służbę Jezusa Chrystusa ze służbą arcykapłaństwa, czyli tego, który był tym najwyższym kapłanem, który jako jedyny wchodził raz do roku do miejsca najświętszego z krwią i dokonywał odkupienia. List do Hebrajczyków 2:17-18. Przeczytajmy po kolei, może ja zacznę od tego tekstu, potem będzie trzeci rozdział i szósty wiersz. Może też ktoś otworzy. I potem czwarty rozdział 14:15. Wydaje mi się, że warto też przeczytać 2:16. Też jest tam bardzo ciekawe. Tak. To czytamy 2:17-18. Ja może przeczytam. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. 16 mówi, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Tutaj mamy tą ludzką, prawda, to ludzkie podobieństwo, który się jakby niejako wcielił całkowicie w życie. Tak samo jak i kapłan, tak, powinien być jednym z ludu, tym służącym. Przeczytajmy kolejny fragment, 3:6. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Tam był obraz kapłana, który współczuje ze swoim ludem. A tutaj jest obraz kapłana, który jest kim? Sięga wyżej, prawda? Jest niejako ponad swoim ludem, tak? Tym, który dogląda, dopatruje, ale jest to ponad. Popatrzmy na 4:14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. I mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Jakie cechy widzicie w tym modelu arcykapłaństwa? Czy jaki związek ma z człowiekiem? Jaki związek ma z Bogiem? Jeżeli już mówimy w kontekście pośrednictwa. Czy coś na temat miłości, wierności, utożsamiania się z nami, a zarazem utożsamiania się też z Panem Bogiem? Apostoł Paweł pisał ten list. Być może myślał o tych kapłanach, których znał, bo on miał z nimi do czynienia. Wiedział, jacy to są ludzie, dumni, zarozumiali, bogaci. Nie wypominał tego, tylko mówił, popatrzmy, jakim jest Jezus. On utożsamił się z ludem, cierpiał razem z nimi, ale sprawiedliwy, nie popełnił żadnego grzechu. Mówi, takiego mamy kapłana. Możemy być dumni, że takiego mamy kapłana. Także no to też jest taka wskazówka w ogóle, jak powinniśmy żyć. Ale też pokazane, że dziękujmy Bogu, że mamy takiego kapłana, a nie takiego, jak mieli Żydzi tam w starożytności. Nie rozumieli wszystkiego, ale znali tych kapłanów. I być może nieraz zniechęcali się, patrząc na nich. W wierszu 14, 2 rozdziału jest tam, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, także on również miał w nich udział. Niekiedy
świętość Boga i świętość Jezusa sprawia, że zapominamy, że po to przyszedł, żeby powiedzieć: słuchajcie, ja byłem między wami, ja znam wasze problemy, ja wiem, jak je rozwiązywać, ja wiem, jak przez to przechodzicie. Jest to o wiele bliższe niż nawet dzisiaj niektórzy mówią. Ja spotkałem się z taką wypowiedzią niekiedy duchowni się wypowiadają na temat małżeństwa, wtedy padają słowa: a cóż wy wiecie na temat relacji, jakie istnieją między mężem i żoną? Przecież nigdy nie byliście w takiej sytuacji jak my. Jakby na przekór temu, w pewnym momencie Słowo Boże mówi: słuchajcie, Pan Jezus wstępuje i wchodzi w te relacje, które są między nami. Chcę powiedzieć, ja znam to z autopsji, ja wiem, bo ja przez to wszystko przechodziłem. Że to nie jest teoretyk, to jest po prostu praktyk, który bardzo blisko był nas i tego wszystkiego, co nas spotyka. I popatrzcie teraz na 7 rozdział od 24 wiersza, bo w tym kontekście dopiero naprawdę uderza, o czym pisze apostoł Paweł w kontekście kapłaństwa Chrystusowego. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodne. Tam wiadomo, że tam było kapłaństwo przechodne. Tam były takie jakby dyżury. Jedni służyli, drudzy odpoczywali. Nieprzechodne, stałe, ponieważ trwa na wieki. Obraz kapłana, który ma w sobie cechy Boga, tak? Dlatego też może zbawić na zawsze, jest napisane, tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za Nim. Tutaj może też ta myśl, że to jest kapłaństwo nieprzechodnie, dlatego że kapłan umierał i później przechodziło to kapłaństwo na jego syna, później no, następnego i tak dalej. Ale ten żyje wiecznie. Paweł podkreśla zawsze wyższość Jezusa nad tamtych kapłanów, że warto trzymać się tej prawdy teraz, że Jezus jest naszym tym najwyższym kapłanem. To może jeszcze jedna rzecz warta jest podkreślenia. Mianowicie zanim powstał ten system kapłaństwa przy świątyni, to w domu był tylko jeden kapłan. To była osoba najstarsza, więc taki patriarcha domu. Kiedy on umierał, to znów jeden go zastępował, najstarszy syn. I mowa jest o Melchisedeku jako o jednym kapłanie. Później, kiedy powstała świątynia i ten system był cały rozbudowany, to byli inni też kapłani, ale tak naprawdę to liczy się ten jeden arcykapłan, a tamci, można powiedzieć, byli tylko jego pomocnikami, jak gdyby wykonawcami jego woli. I dlatego też myślimy o tym przeniesieniu na Jezusa. Tak naprawdę to Jezus jest najważniejszą postacią. My jesteśmy takimi kapłanami, powszechne kapłaństwo, jakieś tam funkcje wykonujemy, ale tak naprawdę to w kwestii zbawienia liczył się kiedyś tylko ten arcykapłan, bo ofiary można było składać przez cały rok. Ale gdyby nie było arcykapłana, który by wszedł do świątyni i oczyścił to wszystko, co było w ciągu roku robione, to nie byłoby żadnej szansy zbawienia. Także tak naprawdę to się liczył tylko ten arcykapłan. I dzisiaj my możemy coś robić, ale tak naprawdę wszystko, całe zbawienie zależy od Jezusa, naszego arcykapłana. Warto było tutaj przeczytać ten wiersz 25. Nadzieja dla nas wszystkich, nadzieja dla chrześcijan. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, żeby się wstawiać za nami. Piękny obraz Boga, który do nas się przyznaje, który jako arcykapłan z jednej strony mówi: ja jestem z wami, taki jak wy w pełni, ja wszystkiego doświadczyłem. A z drugiej strony w pełni się przyznaje do tego, czego żaden człowiek właśnie nie może. Jako jedyny poszedł wejść do miejsca Najświętszego. Jako ten, który daje wieczne zbawienie. Jego ofiara jest ofiarą doskonałą. I tak a propos
tej doskonałości ofiary Chrystusowej. Przeczytajmy na koniec dwa teksty, które myślę pokażą, dlaczego ona jest doskonała, dlaczego ta ofiara jest jedna na zawsze. List do Hebrajczyków, 10 rozdział i tam wiersze 11 po 12. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechu. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Jeszcze 14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. W tym miejscu apostoł Paweł pokazuje wyższość służby Chrystusowej. Zarówno ofiara, jak i jego kapłaństwo, jak i skutek tego kapłaństwa przewyższa wszystko to, co istniało, chociaż wydaje się, że apostoł Paweł nie przeczy wartości tamtego systemu, bowiem on był potrzebny. On uczył i pokazywał. Ale dzisiaj mamy coś lepszego. Ludzie się zmieniają. Ofiary trzeba było zabijać wielokrotnie. Ale jak już Chrystus się pojawił, złożył swoją krew, jak wstąpił do miejsca świętego w niebie, a potem do miejsca najświętszego, jak wziął swoją krew, to po to, żeby uczynić to raz i na zawsze. Ta ofiara nie wymaga żadnych zmian, żadnych poprawek. Jest ofiarą doskonałą. Raz na zawsze. Centrum życia religijnego, duchowego w Izraelu była świątynia. Kiedy modlili się w domach swoich, to zwracali się w kierunku świątyni. Modlili się o tej porze, kiedy składane były ofiary. Była ranna modlitwa wtedy, kiedy rano składano ofiarę. Wieczorem tak samo. I apostoł Paweł teraz pisze w 8 rozdziale, w wersecie 1 listu do Hebrajczyków. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu jako sługa świątyni. Prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Chcę powiedzieć teraz, jeśli o czymkolwiek mamy mówić, to mówmy o tym, że Jezus jest naszym kapłanem, że jest świątynia, że On usługuje w tej świątyni. I jest chyba ironią losu, no i dziełem szatana, że ludzie o różnych rzeczach mówią, a tak naprawdę to nie głoszą tego, co najważniejsze. Stary przekład Biblia Gdańska mówi, że sumą wszystkiego, co mówimy, jest to, że mamy takiego kapłana, który jest w świątyni w niebie. Czyli jakby powiedzieć, to jest to najistotniejsze, co można przekazać chrześcijaństwu, że Jezus złożył za nas ofiarę, jest naszym kapłanem, nie musimy się bać, On wstawia się za nami. Cóż piękniejszego. Kończąc nasze dzisiejsze studium, wypada tylko stwierdzić, że wieść o świątyni, a szczególnie o kapłaństwie Chrystusowym, nie jest wieścią złą, nie jest legalizmem, nie jest formalizmem, ale jest wywyższeniem Chrystusa, jest pokazaniem Jego prawdziwej, jeszcze większej roli oddania się ludzkości i tego, że Pan miał wszystko precyzyjnie zaplanowane. Jest napisane, że nie czyni Pan Bóg nic, dopóki nie objawi tego swoim prorokom. I chwała Bogu, że mamy takiego Boga, który i nam objawił, co czyni w niebie. Chociaż my nie możemy patrzeć do środka świątyni w niebie, nie widzimy, co tam się dzieje, ale Żydzi też nie widzieli. Ale mieli świadomość, ktoś ich nauczył, ktoś im powiedział. Dziękujemy Bogu za to, że i nas pouczył o tej wielkiej roli Jezusa Chrystusa, który jest i ofiarą doskonałą, i doskonałym kapłanem. I chwała Mu za to, że mamy taką wspaniałą nowinę o Jego służbie dla nas. Zakończymy wspólną modlitwę. Panie nasz Ojcze, dziękujemy Ci za plan, jaki ułożyłeś, aby ratować, aby objawiać swoje imię. Bo w każdym z tych aspektów, za każdym razem Ty, Ojcze i Syn, i Duch Święty uczestniczą, aby
uświadomić nam olbrzymie zainteresowanie całego nieba ratowaniem każdego z nas. Dziękujemy Ci za służbę i za ofiarę Pana Jezusa. Za służbę Pana Jezusa w niebie, który nie stoi, nie patrzy, co czynimy, ale jest tak, jak mu jest to możliwe, zaangażowany, tak jak był tu na ziemi, w ratowanie, w stawianie się, usprawiedliwianie i czynienie nas świętymi. Proszę, Panie, spraw, abyśmy mogli skorzystać z tej drogi, którą nam wskazujesz, i abyśmy mogli kiedyś stanąć przed Tobą i Ci podziękować za to, że niekiedy nawet może nie zdaję sobie sprawy, jak wielokrotnie ratowałeś nas od nas samych, od naszych winy i skutków, jakie z sobą niosą. Dziękuję Ci, Ojcze, za tę właśnie drogę, którą objawiłeś w osobie Jezusa Chrystusa, w Jego ofierze i w tym wszystkim, co teraz odbywa się w niebie. Amen. Bardzo dziękuję moim uczestnikom, Janowi, Zbyszkowi, Krzysztofowi, a wszystkich widzów zapraszam zresztą już na następne spotkanie za tydzień czasu. Będzie bardzo ciekawa dyskusja na temat sądu przedadwentowego. Dziękuję bardzo i zapraszam.